Siemaneczko, witam was na Q&A. Chyba dawno nie było takiego odcinka, gdzie jestem z wami tak bezpośrednio. Chciałbym wam przede wszystkim podziękować za to, że jesteście, za to, że mnie oglądacie już od tylu lat. Jest spora część widzów, która na przykład obserwuje mój profil na Facebooku od 2000 dni na przykład i dalej oglądają gdzieś tam te streamki, nie? Bo tam jest taka funkcja, że możesz sobie wpisać komendę i jakby pokazuje się, kto od ilu lat cię obserwuje. I zrobiło to na mnie wrażenie ostatnio na streamach. I chcę wam za to podziękować, że te osoby przede wszystkim są, gdzieś tam o mnie pamiętają, oglądają. Nie wiem, jak mnie zaczynali oglądać, to pewnie mieli 9 lat, teraz mają swoją rodzinę może. Nie no, śmieję się. Ale jest to takie ciekawe, tak? Że przez tyle lat, nie? Od 2012 roku codziennie nagrywam filmy. No, z małymi przerwami tam powiedzmy miesięcznymi, ale wytrwale, tak? I chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na wasze pytania, żeby tak troszeczkę się do was zbliżyć, zobaczyć, czego mniej więcej ode mnie oczekujecie, czego nie wiecie o mnie. Nie czytałem tych pytań, więc teraz dopiero jak nagrywam ten odcinek, to je przeglądam i patrzę, co się pytacie. I pierwsze pytanie, Jakub Chryciuk, tak? Jak ktoś przekształciłem, to od razu z góry przepraszam. Jakie masz wykształcenie albo na jaki zawód masz uprawnienia? Chodziłem do technikum elektrycznego, skończyłem szkołę i mam uprawnienia, ale już pewnie nieaktualne. Bo te uprawnienia trzeba co chyba 5 lat uaktualniać i mi to nie jest potrzebne, więc jakby nie interesuję się tym, żeby to przedłużyć, tak? Gdzieś tam są... No nie będę wam się... Jestem elektrykiem, jak kiedyś prezydent Polski. Jaki jest twój wymarzony samochód? Pyta się Awe Miki. Mój wymarzony samochód... wiesz co... Nie jest to jeden samochód, nie są to dwa. Ja będę musiał mieć jakiś duży garaż na to wszystko. Jakimś szejkiem muszę chyba zostać, żeby pomieścić wszystkie te fury. Ale wiesz co, ja po prostu lubię na nie patrzeć. Nie wiem, może obecnie jaki jest mój wymarzony samochód. Obecnie myślę bardziej o takim samochodzie do jazdy na co dzień, więc byłaby to Tesla Model 3. Tak, ale jakby miał być jakiś sportowy... Jest tyle opcji, że ciężko mi wybrać wszystkie. Wszystkie sportowe auta, poza stunigowaną Multiplą. Music Fan, kto był twoim autorytetem na YouTubie oraz co cię skłoniło, by nagrywać? Moim autorytetem na YouTubie i jednocześnie osobą, która skłoniła mnie do nagrywania, był Rock Alon 2K. Taka jest jego nazwa, taka była jego kiedyś nazwa na YouTubie. Teraz jest to po prostu Rock, który robi podcastowe odcinki na YouTubie o różnych tematach, z tego co patrzyłem. I wtedy go dużo oglądałem, zwłaszcza jego serię Technikalia, gdzie nabrałem takie pierwsze doświadczenie, pierwsze umiejętności teoretyczne, jeśli chodzi o nagrywanie filmów na YouTube'a, obrabianie dźwięków i tak dalej. Dźwięku ogólnie. A Jakub Siarek, jaką markę samochodową lubisz najbardziej? Wiesz co? Ostatnio widziałem na żywo Astona Martina DB9 z bliska, wiesz... Zawsze myślałem, że Aston Martin Vantage jest naprawdę takim super samochodem sportowym i tak dalej. Ale jak zobaczyłem DB9, to DB9 zrobiła na mnie dużo większe wrażenie i bardziej mi się spodobał, więc myślę, że moją ulubioną obecnie marką samochodów, obecnie to dziwnie brzmi, byłoby Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, McLaren, no wszystkie, ciężko mi wymienić. Mitsubishi, Subaru. Nie mam ulubionej, każdy samochód ma coś w sobie fajnego. Mustang, Fordy, tak? No masakra, jest tego tak dużo, że ciężko. Jakby o jednym samochodzie myślę, że to jest mój ulubiony. Chcę wszystkimi jeździć. Czy będzie film z Astonkiem? Karol V8 się pyta. Myślę, że tak. Myślę, że gdzieś na początku sierpnia będzie jakiś vlogasek z Astonkiem. Pokażę wam, jak on wyrósł. Czy wierzę w Boga? Pyta się Fisk KLM. Tego typu sprawy wolę zachowywać dla siebie, sprawy takie prywatne, jak wierzenia, bo jest bardzo dużo kontrowersji na ten temat. Ktoś powie, że o jeden wierzy, drugi nie wierzy, trzeci w ogóle jest anty jakiś,
traktuję to bardziej na luzie, to wszystko, te wierzenia i tak dalej. Szanuję osoby, które wierzą, szanuję osoby, które nie wierzą. Po prostu. Karol Gaming, czy nagrywasz, czy nagram Forza Horizon 4 z Pawłem i z Kie? No myślę, że tak. Myślę, że z Pawełkiem na pewno pogram. Paweł powiedział, że musi troszeczkę tam nabrać doświadczenia w grze, podblokowywać sobie jakieś samochody, żeby ze mną sobie pograć. No myślę, że jak najbardziej sobie pogramy. After Glue się pyta, jak tam Mastonek i dlaczego tak mało vlogów? Vlogów jest mało, dlatego że głównie zajmuję się tym kanałem gamingowym, na którym właśnie teraz nagrywam, i streamkami na Facebooku, tak? Ten kanał vlogowy powstał jako taka jakby kontynuacja mojej pasji, tak? Chciałem nagrywać tam vlogi, natomiast mówiłem, że podstawowym moim kanałem jest kanał gamingowy i nim się zajmuję. Kanał vlogowy jest jak mam jakieś dodatkowe rzeczy, które chciałbym dla was zrobić. Krótko mówiąc, jak mam czas, to nagrywam vlogi. Naprawdę bardzo dużo czasu poświęcam na YouTube'a, ten główny kanał, i na streamy. Więc na ten kanał vlogowy no już jest mało czasu, a chciałbym, żeby te vlogi naprawdę były jakieś takie ciekawe i fajne. Więc wolę robić mniej, ale żeby były takie dopracowane bardziej może. Nie ze wszystkich vlogów tam jestem zadowolony też, to jest swoją drogą. Malak? Dobrze przeczytałem. Nagrywasz dla fanu czy dla pieniędzy? Pierwsze pytanie. I drugie pytanie. YouTube to twój jedyny zawód? Okej, pierwsze pytanie od Demalak. Czy nagrywam dla fanu i czy dla pieniędzy? I dlatego. Wiesz, w pewnym momencie okazuje się, że jeśli możesz zarabiać na swojej pasji, na tym, co lubisz robić, to sprawia ci to ogromną przyjemność, że możesz w końcu na tym zarabiać, nie? I jest to dalej dla mnie pasja. Uwielbiam wymyślać nowe rzeczy. Teraz mam pomysł na kilka fajnych serii z GTA. Miałem kiedyś taką serię Okiem Eksperta. Na początku tego roku miałem taki dosyć ciężki okres, jeśli chodzi o emocjonalne sprawy, i powiem szczerze, trochę wena mnie opuściła i jakby natchnienie do robienia tych filmów, więc to nie było dla mnie takie przyjemne na początku tego roku, ale teraz jest to dla mnie bardzo fajne i dlatego właśnie robię dla was tę serię Q&A. Fajnie mi się streamuje, jakby odzyskuje takie moje, wiesz, siły witalne, jeśli chodzi o nagrywanie do YouTube'a. I tak, robię to i dla pieniędzy, i dla pasji. Po prostu lubię to robić, łączę to ze sobą, wiesz. Jest ogromna satysfakcja i życzę ci, żebyś też znalazł coś takiego, co będziesz lubił robić i będziesz mógł na tym zarabiać, cokolwiek to będzie. I drugie, czy YouTube to twój jedyny zawód? Właśnie ciężko nazwać to zawodem, nie? W niektórych krajach już jest taki zawód jak YouTuber, u nas w Polsce nie ma. I to nie jest moje jedyne źródło dochodów, jeśli mogę to tak określić. A nie powinienem w sumie o tym mówić, no kurde, to jest taka prywatna sprawa. Albert Kaniewski pyta, czy dalej sprzedajesz kebaby? Oczywiście, że tak. Muszę zrobić sobie chyba na streamku tą taką starą budkę kebabową. Zwariowani przyjaciele napisał, zapytał się, ile masz lat? A ile byś mi dał? Tak z 24. Ostatnio na Instagramie zrobiłem sobie fajne zdjęcie, które pokazuje mnie, jakbym wyglądał, gdybym miał 70 lat. Zerknijcie sobie. Dobrze, następne pytanie od Alberta Kaniewskiego. Jakie jest twoje ulubione auto i marka? To już odpowiadałem wcześniej, ale dziękuję za pytanko. Szym 12. Gdybyś mógł jeździć całe życie jednym samochodem, jaki byłby to samochód? Zakładając, że miałbym za darmo paliwo do niego i byłby darmowy jego serwis. Nie ma takiego samochodu. To jest niemożliwe. Miechu się pyta, czy powróci GTA Online. Jak najbardziej, gramy już w GTA Online na PS4, na streamkach razem. Teraz są bardzo fajne streamki i na konsoli PS4, i na Xboxie One, także. Tutaj znowu cichy krytyk pyta się, ile mam lat, już odpowiedziałem. Ile masz lat, co mi zrobi, gdyby nie wyszło ci dalej z YouTube'em? Lotrix się pyta, Lotrix09.
Ile masz lat i co byś zrobił, gdyby nie wyszło być i dalej z YouTube'em? Przede wszystkim nie gdybuję, nie mam jakiegoś... Może tak, nie mam planu B, dlatego że chcę robić najlepiej jak potrafię to, co teraz robię. Gdybym miał ten plan B, to myślał sobie, a mam ten plan B, to jak mi z tym nie wyjdzie, to tak robię na odpierdziel. A chcę robić to najlepiej jak umiem po prostu, czyli zajmować się YouTube'em, nie? Natomiast jeśli chodzi o taki plan B, jakbym miał, jakby coś się z YouTube'em stało albo z Facebookiem, że nie mógłbym zarabiać na tym, no to pewnie bym robił coś innego. Nie sprzedałbym kebaby czy coś. Wiesz, zabezpieczam się. Tak jak wspomniałem wcześniej, YouTube nie jest moim jedynym źródłem dochodów, tak? The Exerix pyta, kiedy będzie msza święta w zakonie synów Ludzka? No bardzo ciekawe, jakby miało wyglądać takie msze święte. Zakon Synów Ludzka to jest grupa na Facebooku, możecie do niej dołączyć, jeśli macie ochotę. Nie wiem, co on rozumie przez mszę świętą, ale rozumiem, że to jest pytanie humorystyczne. Food Games, czy w przyszłości zamierzasz zmienić swoje auto i jak tak, to jakie to będzie? Wiesz co, myślę o jakimś małym samochodzie, myślałem coś między Mazdą MX-5, ale rdze wieje, a Fordem Focusem, który jest taki, wiesz, fajny, zwrotny, nie? Jakiś taki sportowy, może nie sportowy nawet, ale z takim lepszym zawieszeniem. Ogólnie Focusy, te nowsze, mają bardzo fajne zawieszenie ponoć, chciałbym to przetestować. Więc myślę, że coś, jakieś mniejsze auto przede wszystkim i z takim fajniejszym zawieszeniem, ale nie znowu twardym jak kamień, bo... Przecież, wiesz, jeździłeś kiedyś chyba po polskich drogach, wiesz jak jest, nie? Dobrze, Dogefood 19 pyta, czy będzie jeszcze seria z modelarstwa? Nie, wszystkie sprzęty, które miałem do modelarstwa, oddałem albo sprzedałem. Nie mam ich, już mówiłem jakiś czas temu, że modelarstwa nie będzie i od półtora roku już nie ma żadnego filmu z tym i mówiłem, że już się tym nie będę zajmował. Natomiast wiem, że niektórzy oglądają jeszcze te filmy i im się podobają i może chcieliby, żeby ta seria powróciła. Natomiast zajmowało to mi bardzo dużo czasu i jakoś nie miałem cierpliwości, żeby się tym zajmować, bo jednocześnie jest obrabianie tych filmów, robienie miniaturek. No, sprawy YouTube'owe zajmują bardzo dużo czasu, naprawdę. Jak nie wierzycie, zacznijcie sobie prowadzić kanał na YouTubie. Albo dwa, albo jeszcze robić streamy. I naprawdę zabiera to dużo czasu, więc nie mam czasu się zająć modelarstwem, tak wiecie, żeby robić to naprawdę na fajnym poziomie. Arbus Jacek pyta się, co po Volvo? To już mówiłem. Kapi Gaming Meo się pyta, czy lubisz markę Audi? Jak tak, to jaki model? Audi RS7, po prostu A7 jest bardzo fajna, podoba mi się. A trójka, a piątka nowa jest zajebista. Fajne są te modele. I czy zagrałbym kiedyś w Minecrafta? Raczej nie. Grałem kiedyś w Minecrafta, próbowałem, jakoś nie mogłem wyczuć tej gry. Chociaż są bardzo fajne modyfikacje graficzne, które poprawiają wygląd tej gry. Nawet sprawiają, że nie mamy kwadratów w tej grze, tylko mamy takie obłe jakieś kształty. I to już jest ciekawa sprawa. Natomiast nie, myślę, że Minecraft to nie moja broszka, wiesz? Wojtaszek, czy na Xbox 360 jest Forza Horizon 4? Nie. Na Xbox 360 pograsz Forza Horizon 1 i Forza Horizon 2. Możesz sobie przetestować. Piotruś, czy będziesz jeszcze grać w GTA 5 online na PC-cie? Raczej odpada. Chociaż wiem, że chcielibyście pograć te wyścigi kaskaderskie razem. Ale wolę skupiać się chyba na tych wersjach konsolowych, bo tam nie ma po prostu cheaterów paskudnych. No. Kubsztynek? Kotełek. Jaką grę najbardziej lubisz lub jaką chcesz mieć bardzo? Mogę mieć wszystkie gry, natomiast najbardziej lubię Astroneer. Mega mnie odpręża, to jest ten taki ludzik, co tam chodzi, wiesz, kopie po planetach. Czasami jak mam chwilę czasu, jakąś godzinkę, wbijam sobie do tej gry, wiesz, lecę na inną planetę, buduję jakieś wymyślone bazy i to mnie fajnie odpręża. Słucham jakiegoś podcastu albo jakiegoś audiobooka, albo słucham odprężającej muzyki i zajebista jest ta gra, polecam. Tutaj dalej są pytania o GTA Online. Skąd wziął się pomysł na nadruch na koszulkach? No i fantastycznie, Ghost
i E się pyta. Bon, bo jest fantastycznie. To jest takie moje hasło po prostu. No i fantastycznie. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o pytania Q&A na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że byliście i że jesteście dalej, oglądacie mnie. W ogóle jakie gejowskie foto wrzuciłem na ten post na Facebooku. Ja wtedy miałem streama i ktoś mnie się zapytał właśnie o to, jaki mam zawód, nie? Ja powiedziałem, o nie, to musimy zrobić odcinek Q&A. I takie z dupy zdjęcie zrobiłem nagle z samego rana. I wyglądałem z tym kagańcem jeszcze na mordzie. Trzymajcie się, hejka!